Witajcie, witajcie, kochane wagunie. Oczywiście horoskop z karta Rota dla osób urodzonych spod znaku wagi na miesiąc maj 2019 roku. I drogie wagi, zobaczymy, co Was czeka w tym miesiącu, na co powinnyście zwrócić uwagę. Czyli ja tasuję karty, zamykam oczy, Wy też myślicie, wchodźcie ze mną w energię, żeby ta wróżba była dla Was, żebyście mogły wszystkie ważne wiadomości zrozumieć. Karta, która wypadła, zawsze jest w tarocie bardzo ważna podczas wróżenia. Tym razem wypadł Rycerz Pucharów. Rycerz Pucharów jest taką kartą, bym powiedziała, bardzo wrażliwą, bardzo, bym powiedziała, taką artystyczną, ale też nieraz związaną z iluzjami. Czyli teraz tak, co mogę powiedzieć? Wasza wrażliwość w tym miesiącu wzrośnie. Możecie do siebie przyciągać partnerów bardzo wrażliwych, ale też uważajcie, żebyście za bardzo nie popłynęły w różnego rodzaju iluzje. Zobaczymy, co dalej mądre karty powiedzą. Powinniście być wypoczęte, ale bym się przyczepiła troszeczkę waszego stanu psychicznego. Dlatego, że tak, wychodzi czwórka pucharów. Czwórka pucharów bardzo często oznacza zaburzenia hormonalne i dziewiątka mieczy przy tym, mówiąca o niemożności spania po nocach, bo denerwowania się czymś. Ja bym powiedziała, patrząc na te karty, nie widzę takiego bardzo poważnego powodu, dla którego powinniście, nie powinniście spać po nocach, czy się tak bardzo martwić. Natomiast myślę, że przy tej karcie możecie mieć tendencję do wyolbrzymiania różnego rodzaju problemów. Więc wiedząc o tym, starajcie się jednak bardziej radośnie, a nie iluzorycznie czy problematycznie patrzeć na świat. I drogie kochane wagi, trzy karty na sprawy uczuciowe. Co by czeka wagi w sprawach uczuciowych? Co czeka wagi w sprawach zawodowo-finansowych? Oczywiście w miesiącu maju 2019 roku. I co czeka wagi w zdrowiu? Też oczywiście w maju 2019 roku. A później jeszcze na koniec wyciągnę dla Was kartę anielską. No i znowu mamy w sprawach uczuciowych czwórkę pucharów, aczkolwiek ta czwórka odchodzi do przeszłości. Mamy króla buław i kartę diabła. Oj, powiem tak, i dobry, i niedobry układ, jak wszystko w życiu, z jednej strony jest dobry, z drugiej strony niedobre. Dobrze, zacznę od złych rzeczy. Drugie wagi, jeżeli chodzi o stałe związki, to niestety może się tak zdarzyć, że w stałych związkach będziecie się kłóciły z partnerem i głównie z partnerem na temat spraw finansowych. I tutaj tak jak gdyby kwestia partnera, króla buław jako partnera, no i diabła, który akurat w tej talii jest pokazany z sakiewkami pieniędzy, który może Was w jakiś sposób oszukiwać. Czyli może na przykład wydawać pieniądze na to, nie na to, na co ustaliliście, albo po prostu oszukiwać w sprawach finansowych, na przykład zarabiać więcej, a niekoniecznie mówić prawdę. No i oczywiście można powiedzieć, w dzisiejszym czasie, czasach, gdzie wszystko jest monitorowane, to tak nie jest. No może tak być. Raczej nie widzę, że te kłamstwa, iluzje dotyczyłyby zdrad, raczej nie. Ale na pewno bym powiedziała spraw finansowych i również różnego rodzaju kłótni, nieporozumień, kto będzie w tym miesiącu trzymał władzę, kto będzie decydował o różnych sprawach. No i teraz tak, jeżeli jesteś wagą, która nie ma partnera, to ja bym powiedziała, przy tych kartach bardzo bym bała się wchodzić w nowy związek. Oczywiście mogę powiedzieć, że może być nieziemski seks, dlatego że król buław i diabeł, czyli tak jak gdyby no, dobry, satysfakcjonujący, dziki seks, prawdziwy samiec alfa, jak to się mówi, prawdziwy mężczyzna. Natomiast obawiam się, że przy tej czwórce pucharów nie do końca w porządku, nie do końca mówiący prawdę o swojej przeszłości i nie do końca planujący z Tobą przyszłość. Więc jeżeli druga waga miałabyś takie nastawienie lekkie, może jakiś flircik, żeby miło było, to ja bym powiedziała przy tych kartach super, natomiast jeżeli jesteś wagą wrażliwą i szukasz tego jedynego, to niestety nie w maju, tak? A jeszcze bardzo ważna rzecz,
I w sprawach rodzinnych, i w sprawach uczuciowych nie pożyczaj żadnemu mężczyźnie pieniędzy. Dobrze, patrzymy teraz, jak będą wyglądały Twoje sprawy zawodowo-finansowe. Powiem, że całkiem dobrze. Ósemka denarów mówi, że będziesz miała co robić, droga Wago, czyli w sprawach zawodowo-finansowych dużo się będzie działo. Karta Świat mówi, otwieraj się na nowe możliwości zawodowe, czyli na przykład na nowych klientów, na nowych kontrahentów, albo nawet na nowe miejsca pracy. I powiem Ci tak, że tak jak w sprawach uczuciowych niekoniecznie dobrze tutaj wychodziło, to ja bym powiedziała przy sądzie ostatecznym, jako ostatniej karcie w sprawach zawodowo-finansowych, to bym powiedziała, podejmuj ryzykowne decyzje. Karta sąd ostateczny mówi, działaj, działaj, nawet się za specjalnie nie zastanawiaj. Świat, otwieraj się na nowe rzeczy, które przyszłościowo będą ci przynosiły korzyści materialne. Również, jeżeli byśmy to przenieśli na aspekt taki typowo finansowy, już abstrahując od pracy, to jeżeli byś chciała, droga Wogo, coś w tym miesiącu kupować, czy podpisywać umowy, na przykład kupna gruntu, kupna mieszkania, kupna samochodu, to naprawdę mogą Ci się trafiać niebywałe okazje. Więc zachęcam, zapraszam, no, jeżeli tak mogę powiedzieć, do troszeczkę takiego ryzykowania w sprawach finansowych, bo dużo fajnych rzeczy z tego może przyjść. No i oczywiście jeszcze, jeżeli potraktujemy kartę Świat jako kartę zagranicy, to jest pokazane wydawanie pieniędzy na podróże zagraniczne albo na zasadzie jakiejś przedpłaty, albo po prostu, bo już będziesz, droga Wago, wyjeżdżała. Sprawy zdrowotne. Sprawy zdrowotne nie najgorsze, aczkolwiek karty pokazują dwójka pentakli. Zwróć uwagę na podwójne stawy. Przy denarach zawsze mówię o stawach. Ja przy tej karcie, przy eremicie i jeszcze rycerzu buław, powiedziałabym na przewlekłe choroby związane ze stawami albo na jakieś wcześniejsze dolegliwości, kontuzje, które teraz mogą Tobie się odnowić, więc na to zwróć uwagę. To jest też dobry układ do tego, żeby zrobić porządek w swoim zdrowiu. Eremita, inaczej pustelnik, mówi, że jeżeli byś chciała, droga Wago, bez względu na wiek, wyjechać do sanatorium albo do spa, albo no nie wiem, do jakiegoś gabinetu odnowy biologicznej, nawet na 2 dni, na weekend, to dużo dobrego może się zadziać w Twoim życiu i na pewno możesz odpocząć, o ile oczywiście odizolujesz się całkowicie od świata zewnętrznego, tak jak ja na przykład to w maju, do 9 maja to robię, będę na urlopie, więc mili Państwo, będzie ze mną utrudniony kontakt, ale już po 9 maja można się umawiać ze mną na indywidualne czytanie pod numerem telefonu 608-626-405. I proszę Państwa, dla tych, którzy chcą zadać pytanie w trakcie programu na żywo, 15 maja o godzinie 20, to jest środa, będzie też program, gdzie będziecie Państwo na czacie mogli ze mną porozmawiać. Ja oczywiście nie będę odpisywała, ale będę mówiła, będę ustosunkowywała się do Państwa pytań. Również będzie można zamówić dla siebie indywidualne czytanie. Ale to jeszcze, drogie Wagi, nie koniec. Karta anielska dla Was na maj jest następująca. Karta współczucie. Jest to, bym powiedziała, taka troszkę trudna karta, dlatego że tak, najpierw należałoby zadać sobie pytanie, czy powinnam być współczująca dla innych, czy powinnam sobie współczuć, prawda? Bo to może być w jedną i w drugą stronę. Natomiast ja bym powiedziała tak, na pewno przy tej karcie byłabym za tym, żebyście były łagodniejsze dla siebie. Nawet jeżeli jakieś błędy popełnicie w maju albo popełniłyście wcześniej, to nie biczujcie się za nie. Wybaczcie sobie je. No i oczywiście też bądźcie współczujące dla innych, ale uwaga, nie naiwne, bo Wy, drogie Wagi, niby silne, niby kute na 4 łapy, ale nieraz dające sobą manipulować, więc bądźcie współczujące tam, gdzie trzeba, ale nie dające się wykorzystywać. Kochane Wagi, zachęcam do obejrzenia również horoskopu numerologicznego na maj dla poszczególnych wibracji i do bycia ze mną w codziennych energetykach dnia. Dziękuję.